Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Oskar, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj gramy sobie znowu w City Car Driving i jedziemy sobie najnowszą Toyotą Yaris GR. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest eneba.com. Chcesz pograć ze mną na streamie Forza Horizon? Teraz możesz mieć ją taniej. Wpisując kod promocyjny Marquis, zyskasz 3% zniżki przy zakupie. To co? Kliknij w link w opisie, a ja życzę miłych zakupów. Tak jest, słuchajcie, Toyota Yaris GR, najnowsza odsłona Yariski, tej małej od Toyotki, jednakże jest to też wersja GR, więc wersja specjalna, wersja sportowa, która nieźle śmiga bokiem. Zobaczymy, czy będzie tak i w tej grze. Chcieliście, żebym włączył tryb zimy, no to proszę bardzo, jako że mamy teraz srogą zimę w Polsce, bo tak nawala śniegiem, że cała Polska jest zawalona i ludzie zapomnieli, jak się jeździ, to postanowiłem w sumie, że włączę sobie tutaj śnieg w tej grze i zobaczymy, co on mi tutaj przyniesie. Dobra, bez zbędnego pitolenia, zapinamy pasy, zapalamy silnik, proszę bardzo, światełka muszą być. I co? Zobaczymy, jak to jedzie. I słuchajcie, teraz nagrywam to OBS-em. Ho, ładnie śmiga bokiem. Nagrywam to OBS-em, nie nagrywam tego Shadowplayem, bo... no po prostu ta gra nie może być przychwytywana przez Shadowplaya, bo mam Elgato. A Elgato świruje w momencie, kiedy włączę fullscreena w tej grze, niestety. I tak, mamy gołoleć, ustawiłem sobie gołoleć, czyli śmiganie bokiem to tutaj będzie, o i to nagminne. Ale fajnie, fajnie, dobra. Jedziemy sobie w lewo. No i mamy manualną skrzynię biegów, można się wreszcie pobawić. Będzie kozak. Dobra, ja mam pierwszeństwo. No dawajże. Ale pierwszeństwo mam z prawej, czyli tych jeszcze puszczam. Ale tu się jakoś trzeba wepchać. A tu nie ma miejsca. To jest najgorsze. Trzeba sobie to miejsce jakoś znaleźć. No dawaj, gościu. Trzeba się samemu wepchać, co? Bo jak się nie wepchasz, to ci miejsca nie zrobią. Dobra, teraz w prawo jedziemy. Spróbujmy sobie coś bokiem polatać. Oj, da się. Da się bokiem polatać, aż za bardzo. Szkoda tylko, że w tej grze nie ma praw fizyki jak są normalnie i bardzo trudno będzie mi zarzucić tutaj tyłkiem, ale spróbujemy. Pojedziemy do miasta, zobaczymy, co da się skleić w mieście tą Toyotką. Ciągle zapominam, żeby grając w tę grę przełączać się na typ 1080 stopni w kierownicy. No dawaj, gościu. Gdzie mam klakson? Pod H. No tu mam klakson, ale tego się nie naciska. Ej, ładnie ślisko, ładnie. Niezła gołoleć jest. I mamy pusty bak. Muszę zatankować. Oj. To ja nie hamuję może tak, bo widzę, że nie wyhamuję. Bo jest za ślisko. No, jest mega ślisko. Tak samo ślisko było któregoś dnia, jak jechałem do pracy u siebie tutaj w Poznaniu. Tylko to troszeczkę inaczej wyglądało. Bo tu jeszcze ludzie jeżdżą jak cię mogę. Jeszcze da się wytrzymać. Ale u mnie nie. Mogę jechać? Chyba mogę. Dobra. No to ładnie. To bardziej nie jest drift, tylko taki power slide. Ale no jednak. Dobra, to daję w prawo teraz. No i słabo. Bo z dwójki startowaliśmy, a mogłem w sumie na jedynkę wrzucić. A dobra, ale to trudno. Dobra. Tu jest w ogóle gdzieś stacja benzynowa, dlatego ja tędy mniej więcej jadę, bo coś kojarzę, jakby tutaj miała być stacja. Dawaj tą ładą, jedź. No jedź, gościu. Jezu, typie. Gdzie mam tu klakson? Nie mam pojęcia, gdzie ja sobie klakson ustawiłem. Bo bym go strąbił.
Oj dupa. Zamiast jechać w lewo, jadę prosto. To kozak. A nie, tu... Tak, jest tam stacja benzynowa, dobra. Musimy jechać w lewo. O, tu. O tak, dokładnie. Tylko dobra, jako że my zjeżdżamy tu sobie w prawo, to jest jadę już na ten pas. Pięknie. No i pięknie, dobra, i tu musi być. Tak? Jest? Jest. Tankiren. Ej, ten ja, który nie ma zwykłego ręcznego, tylko ma hydrauliczny i musi go trzymać. Mam zapadkę, która mi pozwala go zatrzymać, ale dobra, już nie będę jej używać. Dobra, zatankowane, można wyjeżdżać na podbój lasek czy coś. No to był konkret, latanie bokiem. Aż trochę slalomu się zrobiło. Ej ty babo, ale gdzie wchodzisz tu na pasy, halo? Jest gołoleć, a ta se wchodzi jak do siebie. A tu jedzie taki wariat jariską i lata bokiem wszędzie, gdzie się da. No a ten jeszcze przez jezdnię przebiega, no. Dobry człowiek, nie ma co. Dobra. A my sobie zjedziemy tu w lewo na światłach. Znowu jest pan policjant. Dobra, ja mogę chyba jechać. Powtarzam chyba, bo nie pamiętam jak. Co oznacza to jego kierowanie ruchem. Happy New Year 2020. To nie, raczej nie ten rok. Grze się pomyliło o rok. Albo od roku może gra nie była aktualizowana i tyle. Dobra, spróbujemy tu bokiem jakoś pojechać. Tylko kurde, za duży ruch. Da się bokiem, bo czuję jak mną zarzuca. No tylko to bardziej wygląda, jakbym miał napęd na przód. A ona ma chyba napęd na tył albo na cztery? Poprawcie mi, jeżeli się mylę. Nie, bardziej by pasowało, gdyby miała na przód, ale ja widziałem, jak ludzie nią driftują, więc ona raczej nie ma napędu na przód. Dobra, z pierwszeństwem jadę. No skręcaj! Fizyka w tej grze rządzi się swoimi prawami. Albo ci nie skręca, a jak skręcisz, to latasz bokiem jak powalone, a wcześniej się nie da. No trudno. Dobra. Zjedziemy sobie na lewy pas. No jazda. I teraz goście będzie musiał zmienić pas, a ja nie. Ha, mogę sobie jechać na prost. Tylko to jest tak z górki, a ja zapieprzam 70 na godzinę. Nice. Dobra. Wyprzedzamy. A i chcieliście, tam na Discordzie zauważyłem, ktoś napisał, że mam wziąć Passata B3 do driftu. Owszem, Passata B3 znalazłem, ale czy on jest do driftu, to tego nie wiem, więc go nie wziąłem. Postanowiłem wziąć najnowszą Toyotę Yaris, która moim zdaniem okazała się być lepszym wyborem w sumie niż Passat B3, bo ta Toyota Yaris jest na językach wielu ludzi. Teraz ty gdzie się klasa pieprzasz? Masz swój pas. Taka to jedynka, no. Trochę za bardzo, trochę za bardzo, zdecydowanie. Ręczny tu działa, ale wiksa. Dobra, teraz ręczny działa. No to będzie fun. Nie! O, wyhamowałem, dobra. Wyhamowałem. Na co komu kierunkowskaz? Skoro mamy Toyota Yaris. Ulol, jak przyczepność straciła. No ja sprzęgła nie wcisnąłem. A obroty zaczęły mi lecieć do góry, więc... przyczepność? Na co to komu? Ej, dobra, skręcimy sobie teraz w prawo. Błagam, no nie zatrzymasz się. Nie zatrzymał się. Dobrze, późne żółte to też zielone. Dobrze jest. Gdzie teraz by sobie tu... A jedziemy prosto.
Tam nas dawno nie było. Gaz w podłogę, ale nie katujemy do maksymalnych obrotów. Tylko tak w miarę rozsądku jeszcze. Ej, tak, ta gołość nie jest wcale taka zła. Dobra, my jedziemy sobie jeszcze prosto. No ale dobra, nie będę za nim się ciągnąć. Jak krew z nosa. Uwaga, na ręcznym. Dawaj! Ale fan na ręcznym. Dobra, jeszcze raz. A, tu nie mamy miejsca. Spróbujemy jeszcze raz zaraz na ręcznym wjechać. Uwaga. W sumie ten zakręt mógłbym pokonać normalnie bokiem, ale no ta gra nie ma fizyki. Fizyka na co do komu, więc nie. Dobra, tu w lewo sobie zjedziemy. Ej, no gościu, masz zielone. No, ja pierdzielę, ale dzban. Ej, na jedynce się najlepiej śmiga, ja pierdzielę. Na jedynce się najlepiej śmiga. A spróbujemy tutaj? Woo! Udało się, udało się. Lol. Udało się pojechać bokiem. Ludzie, to jest święto narodowe, serio, w tej grze. To jest święto narodowe, pojechać bokiem i się nie rozpieprzyć? No, ale tutaj to już niestety. Mamy trzy pasy zajęte. No my sobie pojedziemy w prawo, także. Tak jak ta Audi. No ale no jednak, trzy pasy zajęte, więc trzeba było poczekać już. Trudno się mówi, nie? Strzał ze sprzęgła tu nie działa? Tu nie ma czegoś takiego jak strzał ze sprzęgła. No niestety. I on tu nagłośnienie JBL, w ogóle zauważyłem teraz na ekranie dotykowym pod wyświetlaczem. Jest napis JBL. JBL. Ej, dlaczego? Dwójeczka, skręcamy w lewo, wepchniemy się trochę. Noż ty frajerze, to nie widziałeś, że się bokiem lata? O, i zgasła mi lampka, więc kierownica niestety teraz będzie troszkę ciemniej widoczna. Nice. To było dobre. No niestety, ale lampka się rozładowała, kiedyś musiała. Bo oczywiście Oskar dzban jej nie naładował. Troszkę pokopana. I tutaj możemy sobie skręcić w lewo. Nie możemy skręcić tu w lewo. To czemu na mapie jest pokazana lewa droga? A ja sobie chciałem tak fajnie w lewo pojechać. To nie mogę. Muszę w prawo. Ej, dobra, spróbuję bokiem to. Kurde, twoja karta została doładowana, 4 dostępne, 4 litry dostępne paliwa. No i dobra, na dwójce to muszę. I bo ja mogę to bokiem zrobić i to tak ładnie. Tu zręcznym da się wszystko zrobić. Tylko muszę to przedłużyć. Dobra, to teraz spróbujemy to. Uwaga. Da się, dobra, już mniej więcej rozgryzłem fizykę tej gry. Mniej więcej, co nie oznacza, że w 100%. Ale ręcznie można sobie pomóc ładnie. Aj, za dużo gazu. Ale i tak wyszło, dobra, wyszło. To co, cofamy się i próbujemy zrobić tamten zakręt? Ajajajajaj, chciałem tak ładnie przedłużyć. Uwaga. W
Dobra, coś tu wyszło. Kurde, ej, śmiga jak szalona. Jak ekspert na tej dwójeczce. Da się tu robić fajne rzeczy. Oj, za szybko, za szybko, za szybko. Nie chwal dnia przed zachodem słońca, nie? Ej, to się trochę jak na śniegu faktycznie zachowuje. Dobra. No, dawaj, dawaj. I teraz powinienem tak fajnie sobie przedłużyć ten drift. A to niestety tak nie wyszło. No to sobie przynajmniej bokiem zrobię. Kozak! Kurde, człowiek się bawi jak dziecko normalnie. Chyba częściej będziemy zimą sobie wyjeżdżać tutaj, co? Mogę tu w lewo? Mogę. No bo stąd przyjechałem w sumie. Kozak! Jestem zadowolony! Cieszę się jak dziecko, bo kurde odkryłem jak można driftować fajnie w tej grze. Oj, znowu. A nie, dobra, okej, bo ja puszczam leciutko sprzęgłuję, mu wystarczy lekko puścić i już szaleją obroty. No, dawaj, come on. Spróbujemy to na trójeczce zrobić ten zakręt. No fajnie, tylko kurde, gdyby nie to, że tu auta jeżdżą, to bym mógł zrobić to lepiej, oczywiście. Nie, lampa, nie, było blisko. Dobra, słuchajcie, na dzisiaj to by było tyle, pośmigaliśmy sobie troszeczkę bokiem i nadal to robimy i przywaliłem gościa. Nadal to robimy, także co, mam nadzieję, że dzisiejszy filmik z Toyotą Yaris wam się podobał. Faktycznie nią można tak fajnie śmigać bokiem, jak to ludzie tam mówią na tym YouTubie. I nagrywałem te różne filmiki z tą Toyotą. Ona faktycznie jest taki świr, jak to się mówi. Także co? Do zobaczenia następnym razem na moim kanale, gdzie tam się zobaczymy, czy to na streamie, czy to na odcinku. Ja przyjechałem przez czołówę i nadal żyję. Trzymajcie się i nie puszczajcie. Cześć!